Powiedz coś po Lambertowym. A nie pamiętam, jak coś tam. Każdy może być aktorem. No tak. Aha, też chcę być aktorem. W Łodzi mi się od początku coś nie zgadzało. No bo tak jest życie. Nie życie nie jest zero-jedynkowe. Czas pokazał, że miałem rację. Przepraszam za gościa, naprawdę. No nie jestem w stanie go ujarzmić. Do wycięcia. Dzień dobry. Dobry. Moim gościem dzisiaj jest Lesław Leszek. Żurek już uzgodniliśmy, że możemy tak. Możemy tak. Tak, można zamienić. Chociaż Lesław to nie to samo, co Leszek. Podobno nie. A jak mama do ciebie mówi? Misiaczku. Mama. A ja mogę też synku, tak? O Jezu, ale to by było super. Misiaczku, mam do ciebie pierwsze pytanie. Przyjechałeś 300 km do nas z Warszawy. My jesteśmy w Poznaniu niezmiennie. Po to właśnie, żeby po raz 99 w swoim życiu odpowiedzieć na pytanie, dlaczego uciekłeś ze szkoły ekonomicznej i jaka to jest historia, bo ona mnie bardzo rajcuje, powiem ci. Zaczyna mi się to wszystko układać. Nudziło mi się. To nieprawda, bo to nie tak wyglądała ta historia. Więcej pikanterii. No jest odpowiedź dawaj, napisana. Dawaj, ale ludzie nie słyszeli. Poznałem ludzi, którzy parali się tym zawodem i który był mi totalnie obcy wcześniej, jak byłem w szkole, czy na Akademii Ekonomicznej. I zaczęło mnie to gdzieś tam interesować, a później wydarzyły się pewne rzeczy związane z różnymi emocjonalnymi tam zdarzeniami. I to tylko utwierdziło mnie, że trzeba się jeszcze coś tam jakoś w życiu zabawić i coś zmienić. Sparafrazuję tę odpowiedź. Po prostu dziewczyna cię zostawiła dla aktora. Uciekłeś ze szkoły, bo chciałeś mu udowodnić jej, że każdy może być aktorem. No tak. No i jak to jest? Każdy może być czy nie? Każdy może być, ale to nie ja tylko udowodniałem, to na MHACie w ogóle w Rosji udowodniono, że tam wzięli grupę takich ludzi, taki przekrój z jakiejś tam społeczności robotniczej, z inteligenckiej, chłopskiej i tak dalej, z każdego zrobili aktora. Więc oni udowodnili, że każdy może być, a ja po prostu do tego się podpiąłem. Słuchaj, ty się przygotuj, bo to będzie dużo miłości. Tak, do jakiegoś 12 pytania. Z że dobrej co miłości. Ale zostając w tych czasach, ty byłeś takim nastolatkiem, to źle brzmi, ale takim młodym amantem raczej, czy stałem w uczuciach Leszkiem, misiaczkiem. To już zgodniliśmy, ale to tylko ale dla kiedy? Mamy. No jak byłeś na studiach? To było tak, że za tobą szalały dziewczyny, czy raczej? Nie, no to ja szalałem za dziewczynami właściwie. Później za jedną, ale jak ją poznałem, ale to taki był mój punkt widzenia. Mm-hmm. No skoro już jesteśmy przy tej dziewczynie, to tutaj mam napisane, że żonę Kasię poznałeś w Akademii Teatralnej. A jesteś w stanie mi opowiedzieć coś o tym, jak to się wszystko zaczęło, bo powiem ci, ciężko jest znaleźć coś z takiej prywaty, wiesz? Ja bym chciała to zmienić w tym programie. To jeszcze nie była Akademia Teatralna, teraz to jest Akademia Sztuk Teatralnych, przecież to było PWST, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie. Jakoś bardziej lubię tę nazwę. I ona się przeniosła z Łodzi, z filmówki Przemocówki. I co? No i wtedy tam ja się nią zaopiekowałem. No i do tej pory ta opieka trwa. Żona Kasia twoja napisała gdzieś, że miałeś kiedyś długie włosy. Miałem długie, nawet miałem dredy. Wiesz, że nie ma żadnego zdjęcia? Żadnego. Nie ma, bo osoba, która posiada te zdjęcia, usunęła te zdjęcia i znaczy, ja nie mogłem odzyskać tych zdjęć. Tak właśnie miłość zamienia się w nienawiść w pewnym momencie. Ale co, były spalone? Tam, nie wiem, te zdjęcia ja nie czy wiem, co coś, się z nimi, no. nie mogłem ich odzyskać. No. Bardzo prosimy osobę, która posiada te zdjęcia o wrzucenie ich do sieci. Naprawdę fajnie by się było czasem pośmiać z tego, jak się wyglądała, jak miała 20 lat, nie? Nie, bo ja wrzucę do sieci, a ty podam może adres, na który najlepiej to przesłać. Ale wrzucisz, uzupełnisz. Wpis na Wikipedii. Jak miał 20 lat, miał długie dredy. Przefiltruję, ale miałem, tak. Ale znaczy, że słuchałeś tej takiej dziwnej muzyki strasznie? Nie, w ogóle nie miało to nic wspólnego z muzyką. To miało wspólnego to coś z tym, że kiedyś zobaczyłem kogoś z dredami, stwierdziłem, że też chcę mieć takie dredy. I aha, to też chcę być aktorem i jestem. No też tak. Chcę mieć dredy. To sobie zrobię, prawda? To sobie zrobię. Ale szybciej można zostać aktorem, niż zrobić sobie dredy, bo dredy to trzeba mieć, nie, no 48 godzin to trwało. Na aktorem to po prostu. Dlatego nigdy nie miałam dreadów.
Kończąc wątek tej miłości dziwnej, naprawdę i szkoły ekonomicznej, chociaż gdzieś tam jeszcze kiedyś się odbijamy w pytaniach od rodziców, jak co oni na to, ale zostawmy to sobie na później. Moi rodzice są tak, w sensie, że student akademii czy tam studiów ekonomicznych nagle stwierdza, że nie, no, dla słabasów idę na aktorstwo, ale zostaw, nie spalmy tego, dobra, bo jest na końcu, gdzieś tam będziemy o rodzinie rozmawiać. Dobra. Czy ta twoja dziewczyna, która cię zostawiła dla aktora, żałowała kiedyś? Po tych wszystkich rolach, wiesz, no Lesław Żurek, tu, tam. Mam nadzieję, że tak. Po to to robiłem. Dobrze ci tak. Ale nie napisała ci, no wiesz co, pospieszyłam się. Nie, w ogóle nie mieliśmy kontaktu ze sobą. Dobrze. Prawda, ciężki temat widzę. Cały czas w nas to żyje, nie, to tyle lat temu było. Nie, bo to jest właśnie taki... To takie było przeskakiwanie z takiej z łódki na łódkę, no jak... Płynęło się na pewnej łodzi, jaką była zemsta, czy tam jakaś coś, i nagle się przeskoczyło w drugą łódkę, czyli żeby się dostać do tej szkoły, to nagle tamta gdzieś odpłynęła łódka, już nawet nie zwracało się na nią uwagi. I się skupiało na tym, żeby płynąć tą inną. I właśnie teraz, jak ty zadajesz te pytania, to ja mam trudności z odpowiedzią, bo właściwie... Przypłynęła łódka o nazwie Zemsta po prostu. I teraz wyjdziesz i mówię, faktycznie było coś takiego. Zapomniałem rozliczyć ten temat. I od nowa Polska Ludowa teraz ci pokażę. Nie, spokojnie, tak nie zrobimy. Dlaczego wybrałeś Kraków, a nie na przykład Łódź? Na szkołę filmową dodam tutaj. Bo tam wczuwałem przemoc. Była, a później tak czas pokazał, że miałem rację. Dlaczego? Ja tam zdawałem do Łodzi, ale nawet przyszedłem przez tam jakieś tam pierwsze etapy. Zdawałem do Łodzi do Krakowa i papier jeszcze złożyłem. Bo generalnie jak się zdaje do szkoły tej aktorskiej, to się składa do tych czterech szkół dokumenty. I się tam, a później są te terminy egzaminów i trzeba sobie jakoś to tak ułożyć i jedzie się tam, gdzie się to jakoś tam terminowo układa. I mi się tak ułożyło, że najpierw miałem w Krakowie egzamin, później miałem w Łodzi i dostałem, przez pierwszy etap przeszedłem w Krakowie, później przez pierwszy etap w Łodzi i jak przeszedłem przez ten w Łodzi pierwszy, to dowiedziałem się, znaczy jak tam zdawałem, to dowiedziałem się, że w Krakowie przeszedłem do następnego etapu. I ten drugi etap jakoś był bardzo szybko, ten w Krakowie. Pojechałem na ten drugi i się dostałem do tej szkoły. Już stwierdziłem, na tyle mi się podoba w Krakowie. Jest to takie różne miejsce, ta szkoła w ogóle i w ogóle atmosfera i miasto od tego. Znaczy, tam wszystko mi się zgadzało w tym. A w tej szkole. Nie? W Łodzi mi się od początku coś nie zgadzało. Ale mówię o szkole, o tym. Nie mówię o mieście, bo nie znam miasta. No to zapraszam. No dobrze, wpadnę. Czujesz się zaproszony? Tak. Już Marka Kaliszuka zaprosiłam. Do tej pory jeszcze nie przyjechał, ale pisze cały czas, jak będę, to zadzwonię. Do tej pory nie zadzwonię. Marku, pozdrawiamy cię tutaj też bardzo serdecznie. Oboje jesteście aktorami w domu, ty i żona. Jak to jest znaleźć balans w rozwoju zawodowym? Kiedy to jest trudne pytanie, skomplikowane, ale dużo osób się użera z tym jakby tematem, wiesz, prywatnie. W sensie, że każda osoba jest aktywna zawodowo, są w domu małe dzieci, no i zaczynamy się dzielić albo zaczynamy się rozjeżdżać. Jak to jest? Jak znaleźć ten balans? No nie, to jest sztuka znalezienia takiego... No, podtrzymania pewnych relacji, bo to rozjeżdżanie no to powoduje to, że gdzieś się traci kontakt z rzeczywistością rodzinną. Mm-hmm. Znaczy teraz przez pandemię na przykład myśmy się ze sobą jakoś tak bardziej zaczęli ciekawiej funkcjonować, tak, bo wcześniej ja bardzo dużo jeździłem ze spektaklami, w ogóle jakieś tam zdjęcia i tak dalej. Jeśli mnie nie było w domu, to wszystko takie przenosiło się w ten świat trochę telefoniczny, jakiś takiego mijania się i to było... Bez dotykania, bez namacalności, bez takich emocji, które są potrzebne. Wiele mniej tego było, a ta pandemia nam dała to, że nagle wszyscy są w domu i jest tak normalnie. Tak jak... Ale wróciliście teraz, będziemy o tym jeszcze też za chwilkę rozmawiać. Widzę cię głównie na twoim Instagramie, na deskach teatru, na jakichś próbach i tak dalej, więc to wszystko wraca do normalności. Tak. Gdzie cię można w najbliższym czasie zobaczyć? Z Kubą Szewindowskim zrobiliśmy taki spektakl, czy on wyreżyserował, napisał. Zresztą bardzo fajny tekst, to się nazywa Znaczek Miłości.
Nad tytułem chyba trzeba popracować, ale nieważne. U Karolaka będziemy to grali na Wimce, tam startowali z tym spektaklem. Bardzo fajna komedia, naprawdę. Taki trochę Bareja. Kuba świetnie pisze przy Bindowski i układa się właśnie. Sklep internetowy łazienka+.pl to fachowe doradztwo, ponad 1 000 000 zadowolonych klientów oraz wysyłka już w 24 godziny. Wszystko zaczyna się w łazience. Znajdź swoją na łazienka+.pl. Pozostając przy rolach, chciałam ci powiedzieć i wyznać ci, że bardziej serduszko moje w twoją stronę zapukało, jak grałeś turbo przystojnego architekta w Przepisie na życie. Nie wiem, czy to dobrze dla ciebie, czy nie, czy chciałeś to Maćka. Słyszeć, czy nie. Maćka, tak. Maćka, a potem Miszę. A potem Miszę w Małej Moskwie. A, ale powiem ci, miałeś tam fatalnie włosy ścięte. No, taki garnek, że mówię, no przecież ten człowiek tak nie wygląda. No ale tam byli specjaliści od włosów. O Jezus, i oni właśnie stwierdzili, że stamtąd. Tam grałeś, wiesz, no. I ją tam do ściany ją i te włosy. No i wszystko psuło. To sztab fachowców tak stwierdził, że takie ma mieć mój bohater, polski oficer ma mieć takie włosy. I ten, nie ma dyskusji. Ale pytanie jest, ma ciąg dalszy. Jaka jest twoja ulubiona rola, którą odegrałeś do tej pory? Jeszcze przede mną. O Jezu, ksiądz. Ksiądz, zauważyłem, że ludzie bardzo dobrze na księdza reagują w tym, w stuleciu winnych. I to bardzo mnie cieszy. Ale jak to jest w ogóle, powiedz mi, grać no, takiego przystojnego człowieka? No, w sensie, umówmy się, Maciek czy Misza właśnie, i potem wychodzisz na ulicę, idziesz do sklepu i czy jakoś odczuwasz... Jak ściągają make-up, to już się... To już ty... No co, ty błagam, co ty masz na sobie? No piu troszkę tego tyłku. On tak wygląda. Ja nie wiem, ja miałem taki okres, że mnie taki, w takich właśnie tych obsadzali. No ale teraz mniej, no. Chociaż nie, też jest jakimś, jestem Bruno w Barwach Szczęścia, który też... Też brzydki nie jest. Ale ksiądz jest, chociaż też miał te romanse przecież dwa. No nie wiem, to jest jakieś piętno. Nie no jest łatwo. Tak. No chyba, no nie. Ale zaczepiałem cię na ulicy. Lubisz, jak podchodzą na przykład, proszą o zdjęcie? No to rzadko podchodzą. Bardziej patrzą. Przez te włosy od Miszy cię nie poznają. Rozumiesz? Teraz tak jesteś obcięty. A to była peruka. Inaczej. Naprawdę? Nie, no Boże, weź, bo byś mi światłopogląd zniszczył totalnie, nie? Jesteś zwycięzcą 14 edycji. Tak. Twoja twarz brzmi znajomo. Tak. No. Jak ci się tam wiodło? Świetnie. No wiem, kolegom gorzej, ale... Pozdrawiamy was. Musicie jeszcze trochę popracować. Może w 15 tak, edycji. Tak, dzwońcie, ja wam powiem, jak to się robi. I... nie wiem, ja... moja przygoda z twoją twarzą polegała na tym, że do mnie tam od kilku edycji dzwoniono, a ja zawsze mówiłem, że nie dam rady czasowo, bo miałem te wyjazdy. I Radek Pazura na przykład, który też brał udział w tym programie, jeździ i gra ze mną w spektaklu, no to ja go czasami tam gdzieś słyszałem w hotelu, że tam coś śpiewa i tak myślę sobie, o nie. What's love, nie chcę, żeby moi koledzy słyszeli, jak ja śpiewam w hotelu. Nie ten, więc ten, ale przyszła pandemia, powycinało te wszystkie wyjazdy i tak dalej. Myślę, kiedy, jak nie teraz. Nie, więc wszedłem w tą twarz i... No ale dzień przed rozpoczęciem w ogóle tego dostałem koronawirusa, więc przesunęli to o 2 tygodnie. To też był ciężki moment, no bo kilkaset osób jest w gotowości. Natomiast ten ogromny ten plan, to studio i tak dalej, to wszystko wynajęte, tych operatorów, to tam jest kilkunastu, no masa ludzi, nie? I nagle przez tego mojego koronawirusa buch. W ogóle ten, nasza realizacja tej edycji była taka dzika w związku z tym, co chwilę ktoś miał tego wirusa, no takie czasy. Więc tu tancerze, no, grupa tancerzy, 10 nagle w ogóle, którzy mają wszystko przepróbowane, nagle dzień przed realizacją wszyscy chorzy, pozytywni. Pierwszy program w telewizji, który mieli kręcić w miesiąc, kręcili w pół roku. No. Ale bo ja tam wszedłem z takim myśleniem o tym, żeby to jakoś przetrwać.
bo wiedziałem, że tam no, po prostu trzeba, po pierwsze tam są zdolni ludzie, ci co przychodzą, tak? Moi koledzy i tak dalej, to jacyś wokaliści, jacyś w ogóle obyci, tacy no i tak dalej. No właśnie, umiesz śpiewać? Proszę? Umiesz śpiewać? No nie, no, znaczy w szkole teatralnej coś tam uczą, jeszcze nie? To takie, jeden, jeszcze no takie śpiewanie przy pianinie, nie? To takie szkolne, takie akademickie, coś tam, trudno to nazwać śpiewaniem, no, to jest takie trafianie w dźwięki bardziej, nie? No ale to śpiewanie polega na takim wydawaniu, wkładaniu emocji w to, co się tam śpiewa. No i ja do tego etapu nigdy w życiu takim swoim zawodowym nie doszedłem, bo nie miałem takiej potrzeby. Mhm. Teraz ta potrzeba się pojawiła i okazało się, że całkiem nieźle mi wychodzi. Bardzo dużo się nauczyłem w tym A najtrudniejsza programie. Rola, w którą wszedłeś? Tam, w tym jednym twojej twarzy? Nie dali wam tego? Zastanawiałem się nad tym, no, nad tym, ale to jest trudne. No co ty? No. Znaczy, łatwe jest pod tym względem, że dużo tekstu nie ma do nauczenia, a to ja zawsze mam z tym tekstem różnie. Znaczy, takie problemy z tym, ale i tutaj przynajmniej libretto jest dość proste, nie? I ten, ale właściwie tylko w momencie, kiedy jakbym był wokalistą i miał wykonać swój utwór tak, jak ja śpiewam ten, no to wtedy nie ma problemu. Ale każdą inną osobę, którą ma się udawać, jest problem. Człowiek zaczyna to rozpracowywać, to znajduje takie niuanse, takie charakterystyczne dla tej postaci, które musi wytworzyć w sobie i to jest ogromna trudność. Nie? Czasami jak jest coś bardzo blisko, to bardzo trudno to osiągnąć, bo jest zbyt blisko. Czasami jak jest duża odległość, jakiś tam, że trzeba mocno obniżyć głos czy coś tam, jest łatwiej do tego dotrzeć. Niż jak jest za blisko, nie? Bo tak miałem z Zbigniewem Wodeckim, to właściwie pierwszy raz dobrze wykonałem tę piosenkę, te chałupy w finale, na samym wykonie finałowym tym. Wcześniej nigdy, nawet na próbie, nie trafiałem w jego charakter głosu, tembru i tak dalej, jakoś mijałem się. Ma tak charakterystyczny ten głos, który znają wszyscy i są osłuchani, przecież wszyscy jesteśmy z jego głosem. Że każde kłamstwo, a w momencie, kiedy w ogóle wyglądam, jak on, bo oni mnie zrobili no na ten tego i ja zacznę mu innym głosem w ogóle się posługiwać, to będzie żenujące, nie? Te jego alikwoty, nie alikwoty, jakieś tam chrypki, nie chrypki, kurczę. Strasznie jest to skomplikowane, bardzo co ty opowiadasz, powiem ci. I to jest takie połączenie aktorstwa, śpiewu. No wszystkiego, tak. No ale przyłapała was wpadka. Jezus. Tej 14 edycji, w sensie aferka, mikroaferka, chodzi mi o ta z kolorowaniem, jakby z robieniem białego człowieka na czarnego człowieka. A, tak. Ale to... Jak to odebraliście na planie? Jakie były nastroje i czy wiedząc, że to by się powtórzyło, powtórzylibyście ewentualnie albo zrobilibyście jeszcze raz taki numer? Chciałabym od bebechów się dowiedzieć, jak to tam było, wiesz. No nie, myśmy byli zdziwieni, że w ogóle ktoś robi z tego sprawę. I taki nagle uderza w ogóle w taki, bo tam w tym programie nie ma niczego negatywnego, jeśli chodzi o ten temat. I rasizm nagle, to jest ten temat, jakby ktoś nie wiedział, o co chodzi. No właśnie, ale bo o to zostaliście posądzeni, nie wy jako wykonawcy, ale produkcja programu. Nie, trudno mi się w ogóle na ten temat wypowiadać, bo przynajmniej złe intencje chyba, żeby kogoś oskarżać, a tam nikt nie miał, myśmy byli zaskoczeni, że ktoś próbuje w nas znaleźć te złe intencje, więc my poczuliśmy się zaatakowani, nie? Było dziwne. Bo ty się tam dobrze bawiłeś, no ustalmy. Tak. Znaczy to w pewnym momencie, bo ja nigdy nie oglądałem tego programu, to wcześniej też się tam pojawiały właśnie tego typu tam sprawy, ja o tym nie wiedziałem. Dopiero jak ktoś mi tam z jakimiś fakami wyjeżdża na Instagramie, ktoś tam z Brooklynu czy coś, patrzę, kto to w ogóle jest, dlaczego on do mnie pisze? I później ale do ciebie? No tak, no tak. No myślę, ja w ogóle nie wiem, co to jest za towarzystwo, nie? Nie wiem, jaki jest tym interes, bo jakoś nie do końca rozczytałem, że tam chodzi o pewne wartości, o... No bo w to się trzeba było faktycznie wgryźć, wczytać, żeby zrozumieć te... Było bardzo to wszystko jakieś takie zagmatwane, nie? Jakie cechy determinują twoje wybory zawodowe? W sensie jest ktoś, kogo byś nie zagrał nigdy na przykład, bo to nie odpowiada temu, w co wierzysz, jaki jesteś? Nie wiem, nie miałem takiej propozycji, żebym był jakoś zszokowany tą propozycją. Raz odrzuciłem taką rolę, to już lata temu, bo... w jakimś tam serialu, jakimś takim tasiemcu i tam to było strasznie dużo, to była jakaś główna rola taka mega i było tam 30 scen dziennie, to było nie do zrealizowania, kolega jeden to wziął, to się odkleił psychicznie na planie w pewnym momencie, dlatego ja to przewidziałem i nie wziąłem.
O Jezus Maria, przenosimy się do czasów młodzieńczych. W sensie jeszcze bardziej młodzieńczych niż teraz, o to mi chodzi. Oj, dobrze. Czyli Kostom, Młoty, aha. Wrocław, okolice. Tak. Bardziej kąty wrocławskie, bo to chyba w tym gdzieś kierunku, nie? Kąty, Środa Śląska, Kostom, Młoty, Ślęża, Berlin, no. Dobrze, jak wyglądało wasze mieszkanie rodzinne w tych Kostomach? Masz brata? Mam. Mieszkaliście z rodzicami w bloku, w domu? Myśmy najpierw mieszkali w takim bloczku małym, a później w domu. W domu, no jak wygląda, właśnie ładnie wygląda, biała jest, taka w kaflach. Nie mów mi teraz, powiedz mi wtedy. No ale to wtedy, no ona cały czas mniej więcej podobnie wygląda, już od jakiegoś czasu. Ale mogę ci powiedzieć o pięknej łazience coś. No, mieszkałem w internacie technikum samochodowego we Wrocławiu. No, to jest fajny temat. To jest fascynujące, jak wyglądała łazienka, bo ja tam mieszkałem w tym internacie i kiedyś poszedłem pierwszy raz wykąpać się do tej łazienki pod prysznic, bo tak dowiedziałem się, że tam jest prysznic. I przeszedłem przez taki długi korytarz, gdzie tych pokoi tam było. I nagle jedne takie drzwi, to było wejście do tego. I było 10 stanowisk prysznicowych, oczywiście nie rozdzielonych. Nikt nie wiedział, co to nawet jest kabina wtedy. Znaczy może i wiedzieli, ale nie zamontowali tam takich systemów, więc to wszystko była otwarta sala. I ja tak podchodzę w ogóle z tym ręcznikiem. Mam te kurki, odkręcam wodę i woda się leje pionowo na stópki, bo nie ma tych rurek takich. I się zastanawiam, tak wygląda łazienka w technikum samochodowym. Myślę sobie, jak ci ludzie od tych samochodów, uwaleni tymi smarami, jak oni się tutaj kąpią, nie? I naprawdę długi czas się zastanawiałem, jak to ogarnąć. W końcu zakręciłem ten i poszedłem do kolegi, który już tam był w trzeciej klasie tego technikum samochodowego. Marcin, jak ja mam się wykąpać pod tym prysznicem w tym? A gdzie masz ten szlauf? Jaki szlauf? Masz na szafie tam taki ten, zwinięty, taką rurkę z tym telefonem całym takim tym. No i co z tym zrobić? No idź se, wkręci się, wykąp. To wy nie macie swojego w pokoju tego szlaufu? Mówię, nie. To każdy musiał mieć w pokoju swój ten. Aleszek, przez całą pierwszą klasę po prostu taktyczna podklapka podwozia, koniec, dziękuję, pleców nie umył przez całe 12 miesięcy. Nie, to była druga klasa. A, no to do drugiej klasy nie ma, super. No ale miło wspominam generalnie. No dobra, a ta łazienka w domu ustaliliśmy, że była żółta? No. Chyba była żółta, z tego co pamiętam. Był moment, kiedy była żółta. I kiedyś z bratem próbowaliśmy, bo za ścianą mieliśmy swój pokój z bratem. I kiedyś stwierdziliśmy, że obejrzeliśmy jakiś film z bratem o jakimś, że jakieś dzieciaki w ścianie znalazły skarb. I my zaczęliśmy też kredkami wybijać dziurę w ścianie, w pokoju swoim. I dobiliśmy się do łazienki. Przybiliśmy ten, będąc takimi małymi dzieciakami. A dzisiaj twoja łazienka w domu jak wygląda? Ta większa, słuchaj, ma wannę, prysznic. Także możesz jednocześnie wkąpać się w wannie, mieć nogi, a głowę pod prysznicem. Ale założyłeś już ten szlauf? Tak, był już jak ten. Była wyposażona. Okej. Okay. A jakieś kafle, coś? Są kafle. No. Są kafle. Szare takie. Nie, grafitowe chyba. Ajajaj. I tu wchodzi rozmowa o kolorach z mężczyznami. To jest tak. Szare takie. No to, nie żółte. Nie żółte, szare. Mhm. A ta druga łazienka? Malutka jest taka. Malutka, no. Tak. Czyli tam to siusiu. I jest biało-ciemno-grafitowa. Okay. Czyli dużo grafitu. Teraz przechodzimy do drugiej części. Daleko? A będą trzy. Nie, tutaj cały czas siedzisz. No chyba, że chcesz się zamienić tak dla fanu. Nie, spoko. Wiesz, o co chodzi. Teraz zadamy pytania od naszych widzów z Instagrama. Mamy te pytania. Moje ulubione o Wiedźmina. Jak wspominasz rolę Lamberta w grze Wiedźmin? Chodzi o dubbing. Żeby była jasność. Nie, nikt ci nie posądza o to, że tam jeździłeś na tym koniu. W ogóle nie wspominam, bo nie gram w to. Po prostu wykonałem swoją pracę. Kurde, to ale pamiętam, casting na tym polegał, że coś tam robiłem, jakieś nagranie w jakimś studiu dubbingowym i oni pod koniec nagrałem to i oni mówią, ale chyba potem będziemy robili tę grę tego Wiedźmina, to weź tam próbkę głosu zostaw swoją ten. Ale jaką próbkę głosu? Swojego, normalnego? No, spróbuj tego. No to ja mówię, coś tam, jakieś tam jedno zdanie się powtarza. Mówię sobie, no dobra, weź tam jakieś takie, zrób inne opcje. Pijackie. No tam wyżej, niżej, opcje coś tam pijackie. I tam już tak na odchodne, nie? No i pojechałem do domu następnego dnia. Ty dostajesz tego Lamberta. Mówię,
No to tam nagrania, coś tam przychodzę, dostaję tekst i czytam swoim głosem. Mówię, co to jest za głos? Mówię, no dostałem, no to czytam, nie? No chyba wybraliście mnie po głosie i tak, no, ale nie tym, nie? I puszczają mi z tego castingu tam, tego nagraniowego i tak dalej. Ja tam a i co, tak mam ten? No i całą postać zrobiłem na Później widziałem jakieś takie fragmenty z tej gry nagrane i tak dalej. Chodzi ten Lambert z tym kucykiem. Wymarzona rola. Czy już ją zagrałeś, czy jest dopiero przed tobą? Jest przede mną. I co to będzie za rola? Będzie rola w amerykańskiej produkcji wysokobudżetowej. Nie będę tam jedynym polskim aktorem. Będzie też kilka polskich aktorek. Nazwisk jeszcze nie chcę wymieniać, bo ich nie znam. Ale na pewno będzie to przyjemna praca na Seszelach. Ale poleciał. Komedia, lekki film przyjemny, komedia romantyczna, ale nie taka polska komedia romantyczna, która ani nie jest komedią, ani nie jest romantyczna, tylko naprawdę ona będzie i zabawna, i tam będzie coś romantycznego. I chciałbym, żeby tam się pojawił Massimo w roli epizodycznej. Do 15 sekundy wierzyłam w to, co mówi, ale potem zajarzyłam, że zostałam po prostu przygnieciona jednym palcem. Wiemy, dobrze. Nie odpowiada, jak nie chcesz. To ty, jakie łazienkowe rytuały, Malesław Żurek? Jedziesz. Rytuały w łazience? Jestem tak toporny w łazience. Otwieram drzwi, wchodzę, patrzę, czy nikogo nie ma. Jak nikogo nie ma, czasami sąsiad przychodzi, ni stąd, ni zowąd. Tak. Siada, kładzie. Siedzi, nie? Dzień dobry, przepraszam, że przeszkadzam. Przepraszam za gościa, naprawdę. No, nie jestem w stanie go ujarzmić. No, nie dowiecie się, co robi Lesław Żurek w toalecie. Ale możemy się domyślać. No. Moim i państwa gościem był Misza. O brzydkiej fryzurze, ale Leszek ma ładniejszą. Lesław Żurek, dziękujemy za tę część i zapraszamy do wanny. Sklep internetowy łazienka+.pl to fachowe doradztwo, ponad milion zadowolonych klientów oraz wysyłka już w 24 godziny. Wszystko zaczyna się w łazience. Znajdź swoją na łazienka+.pl. No dobra, to jesteśmy w wannie. Mamy balony w różnych kolorach. Te jaśniejsze są jakby dedykowane tobie, twojej karierze i takie są personalizowane. To jest takie trudne słowo na P. I granatowe są ogólne. Ściągasz sobie taki balonik, wyciągasz sobie karteczkę, czytasz pytanie i dyskutujemy. Dobra, to i co? No i wyciągnij karteczkę. Zapomniałam mienia osoby, z którą rozmawiam. Tak. Jak mam na imię? Michalina. Ale przez chwilę poczułeś tutaj dreszcz, prawda? Na karku. Tak, bo nie, zdarzają się takie te momenty i to zawsze bole, bo to jest duży nietakt, nie? Zawsze ten, jakoś tak mam już wpojone, że jak się nie pamięta czyjegoś imienia, z kim się pracuje, czy ten i na pewno od dłuższego czasu to jest niefajne. Ale to jest łatwa sprawa, bo wtedy po prostu używasz formy bezosobowej cały czas. No tak, no ale to... I lecisz i liczysz na to, że ktoś w otoczeniu zwróci się do tej osoby imieniem i wtedy masz, ja dobra. Też zawsze lepiej postrzegam ludzi, którzy zapamiętują moje imię i posługują się nim i od razu zyskują w moich oczach. Leszek, Misiaczek. Byłam na diecie sokowej lub oczyszczającej głodówce. Nie, proszę. Żałowałem przyjęcia roli. Żałowałem? Tak. Żałowałem. Robiłem kiedyś spektakl z ekipą, która od początku jakoś tak nie... Nie byłem skompilowany gdzieś z tą ekipą i, no i później nic z tego dobrego nie wyszło ostatecznie i męczyłem się. Ale to nie był problem roli. To był problem ekipy, ale... Czy ta ekipa będzie wiedzieć, że to oni? Mam nadzieję. Okej. Okay. Znaczy, na pewno. No, tylko jedna mi się taka przytrafiła. Złota ekipa. Obejrzałam cały sezon serialu w jeden dzień. Mała Moskwa, ja ostatnio jeszcze raz sobie obrobiłam, ale 4 odcinki. No, ale liczy odcinki. Się, nie? Cały serial. No na pewno, no proszę cię, bo ci nie uwierzę, no. No ale w jeden nie, ale jak dostałem ten, propozycję tam w Stuleciu Winnych zagrania księdza Ignacego właśnie, to, bo to dopiero w drugiej transzy wchodziła ta moja postać, znaczy ona była wcześniej, ale była młodsza, więc potrzebowali starszego później do aktora.
Więc obejrzałem sobie ten sezon, ale to dłużej trwało, to ma 12-13 odcinków. I tak obejrzałem na szybko, żeby w ogóle zobaczyć, postać moją poznać. Mhm. Te wszystkie te... A coś takiego, wiesz, bardziej typu chipsik, piwko sobie siedzę i oglądam, tak nie musimy cały czas w tych rolach twoich, wiesz, no coś takiego. A że takiego, że dla przyjemności ja nie to robiłeś, a seriali, nie dla nie odrabiania. Nie oglądam. Nie oglądam seriali, w których nie gram. O, oglądałem, ale nie wiem, Mary. Mer, po pierwsze, z Town. O, no. Ale tam ta Kate Winslet zagrała, no. Co? Wybrnąłeś z tego jakoś, no. Ale całkiem fajny serial tutaj. Nie no, super serial. I tym optymistycznym akcentem pozdrawiamy Państwa. Bardzo dziękujemy Tobie, Leszku, Misiaczku, Żurku, za obecność w naszym programie. Zaproś kolegów, powiedz, że jest fajnie. Nie ma się czego bać. Tak, nie ma się czego bać. Wpadajcie. Hej. Dziękujemy bardzo.